Tej imprezy w Karwinie nie mogłoby już zabraknąć. Ma swoich wiernych fanów, ale z edycji na edycję przybywa jej nowych sympatyków. Dolański Grum to festiwal pod znakiem mocnych rockowych klimatów. Jego organizatorem jest miejscowe koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Karwinie Frysztacie. Łączy nie tylko Czechów, Polaków, Zaolziaków, ale łączy starszych, młodszych, całe rodziny z dziećmi. To jest taki rodzinny festyn. Czy w tym roku są jakieś atrakcje, jakieś nowości? Tak, w zeszłym roku po raz pierwszy była strefa plażowa z drinkami. W tym roku powtórzyliśmy, bo to był duży sukces. W każdym roku staramy się przynieść coś nowego. Jesteśmy w pięknym środowisku pleneru na wyspie. A wyspa ma swój wymiar i nie można jej powiększyć. Dlatego my jesteśmy ograniczeni po to, żeby było komfortowo. To może być powiedzmy gdzieś jakieś 3000 ludzi. Nie chcemy przekraczać tej liczby, chociaż chętnie byłoby może i więcej, ale chcemy, żeby ci, którzy przyjdą, mieli komfortowo. No i ze względu na to, że ten teren jest ograniczony, to my też musimy myśleć, co nowego wprowadzić, ale tak, żeby nam zostało dosyć przestrzeni. Staramy się jak dla dzieci, tak dla dorosłych. W tym roku mamy na przykład znów trochę bardziej urozmaiconą kuchnię domową lokalną. To też ważne. A jak frekwencja, tak z ciekawości zapytam, w zeszłym roku właśnie po tej pandemii? Byliście zadowoleni? Byliśmy zadowoleni. W tym roku będzie więcej widzów. Natomiast w zeszłym roku też było bardzo fajnie, było ponad 2,5 tysiąca widzów, a w tym roku na pewno osiągniemy 3 tysiące. Dolański Grum to nie tylko znane kultowe zespoły. Organizatorzy stawiają również na młodych, zdolnych artystów. A w tym roku bez wątpienia taką świeżynką był zespół Stach Bukowski, czyli grupa zakochana w muzyce retro z mocnym pazurem. Ja już się dowiedziałam, że pierwszy raz graliście w Czechach. Jak się występowało tutaj w Karwinie? Świetnie, naprawdę świetnie się występowało, ale to myślę, że wszyscy się ze mną tutaj obecnie zgodzą. Tak, no jeżeli potrzeba dłuższej wypowiedzi, to ja mogę. W zasadzie no, baliśmy się trochę, bo zawsze występowanie o takiej wcześniejszej porze, kiedy jest jeszcze jasno i kiedy nie wszyscy są na festiwalu, to zawsze wiadomo, że to się dopiero rozkręca. A tutaj byliśmy bardzo miło zaskoczeni, bo pomimo wcześniejszej pory to cała publika naprawdę była aktywna i w zasadzie zawsze, kiedy czuć energię od publiki, to nam się łatwiej gra, a dzisiaj było naprawdę fantastycznie, czuliśmy się swobodnie, także było super. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. No było znakomicie. Opowiedzcie coś o sobie. Jaką muzykę wy gracie, jak działacie, co robicie fajnego? W zasadzie wszyscy jesteśmy studentami, chociaż Stasiu ma przerwę w studiowaniu aktualnie. No pracujemy też. Chłopaki są, można powiedzieć, informatykami. Tak w skrócie. Tak? Czy nie? Informatykami, tak dobrze usłyszałam? Tak. Także... A to ja może jeszcze tutaj dodam, bo Agnieszka bywa skromna. Agnieszka z wykształcenia jest chemiczką, można powiedzieć. Tak. Ale jeszcze może tak wracając na chwilę do brzmienia i rockowej muzyki. Może się to wydawać paradoksalne, ale Pink Floydzi też kończyli politechnikę i można grać rockową muzykę, nawet z taką niestety skazą, jaką Robert jest wykształcenie. Robert chciał powiedzieć, że nie jesteśmy pierwsi, którzy robią coś innego oprócz muzyki. No a jeżeli mówimy już o tej muzyce, no to jesteśmy już 3 lata po pierwszej płycie. Teraz będziemy w lipcu wydawać kolejną epkę, także zachęcamy do obserwowania nas wszędzie, bo niedługo już będzie można usłyszeć nowy materiał. A z muzycznych rzeczy jeszcze będziemy mieli okazję zagrać w tym sezonie na różnych koncertach i festiwalach w Polsce, między innymi na Poland Rocku. Ale mówię to dlatego, gdyż mam nadzieję, że w Czechach też jeszcze będziemy mieli okazję zagrać, więc żeby Czechy nie były gorsze. To mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni raz, podkreślam po raz kolejny. Tutaj chcemy też zaznaczyć, że mimo tego, że jesteśmy zaczepieni w tych czasach retro, to chcemy dać trochę świeżości, trochę nowości, trochę takiej energii z XXI wieku właśnie. Niekoniecznie się zamykać ściśle na to retro. Czyli w zasadzie, no, konkludując to, nie analizujemy w 100% to co gramy. Ale rzeczywiście, jakby się temu przyjrzeć, to jest to mieszanka tego, co już kiedyś słyszeliśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę rockową i tego, co chcielibyśmy dać nowego od siebie. Oprócz Stacha Bukowskiego zagrali Kambo, Ira oraz Habera Team. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.